Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witamy serdecznie wszystkich Państwa w kolejnym naszym spotkaniu z cyklu Porozmawiajmy o wierze. Chcemy dzisiaj skupić się na czytaniach, które Kościół Święty przygotował nam na 20. niedzielę zwykłą. I pierwsze czytanie to wezwanie na ucztę, można by powiedzieć, z Księgi Mądrości. Pan Bóg nam mówi poprzez te słowa, one są bardzo podobne do tych wezwań na ucztę, które również słyszymy na kartach Ewangelii, bo Jezus mówił również przy powieściach o Królestwie Bożym, prawda, że są zaproszeni na ucztę. Tym razem na ucztę zaprasza nas mądrość. I słyszymy tam, że prostaczek niech przyjdzie na tę ucztę. Do tego, komu brak rozumu, mówiła: chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zamieszałam, odrzućcie naiwność, a żyć będziecie. Chodźcie prosto drogą rozsądku. Również do tego samego tematu nawiązuje dzisiejsza Ewangelia, bo to kontynuacja tych tekstów, o których mówiliśmy poprzez ostatnie dwa spotkania. Jezus po raz kolejny mówi, że jest chlebem żywym. Wezwanie jest tutaj do spożywania chleba, który jest Jego ciałem, i picia Jego krwi, bo jest ona prawdziwie napojem na życie wieczne. I jeżeli nie będziemy spożywać właśnie tego ciała Syna Człowieczego, ani pili Jego krwi, nie będziemy mieli życia w sobie, a więc jest to bardzo ważny warunek do tego, żeby przejść żywymi na drugą stronę. I na ten temat będą rozmawiać Anna Harmata i Roman Harmata. To wezwanie do pójścia drogą mądrości właśnie słyszymy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Popatrzmy, jaki jest warunek do tego, żeby iść właśnie za mądrością. Trzeba być prostaczkiem, czyli człowiekiem prostego serca, człowiekiem pokornym. Będą mieli otwarte serca, więc tu chodzi o zrozumienie sercem. Może takie pomocne będzie wyobrażenie sobie tego, co Pan Jezus mówił, żeby być jak dziecko, które gdy słyszy, wierzy i odpowiada na wiarę czy na słowo, które dziecko usłyszało. Nie kwestionuje, nie podejrzewa kogoś, że będzie coś przekręcał, że będzie kłamał, tylko w prostocie, czyli tak jak słyszy, ufa, że ktoś mówi prawdę i za tym idzie. Jeżeli Bóg do nas mówi prawdę, wzywa nas do tego, żebyśmy właśnie w tej prostocie w serca, w zaufaniu odpowiedzieli na głos Boży. No i musimy wrócić również do tego stwierdzenia, które padło w ubiegłym tygodniu. To ciągle jest tajemnica. Bo kiedy Jezus nam mówi, prawda, że jeżeli nie będziemy spożywali ciała Syna Człowieczego, ani nie będziemy pili krwi Jego, nie będziemy mieli życia w sobie. I teraz jak to właściwie zrozumieć? Bo można to próbować jakoś racjonalizować, bo z tym samym pytaniem no, zderzyli się Żydzi. Jakże On może dać nam swoje ciało za pokarm? I my możemy również mieć taki dylemat. Możemy próbować to jakoś zracjonalizować, w jakiś sposób wyjaśnić. Zresztą wielu chrześcijan mówi, że to jest tylko symbol, że to nie jest prawdziwe ciało Jezusa Chrystusa. I tutaj jest no, bardzo wiele różnych opinii. W Kościele katolickim mówimy wyraźnie, że jest to prawdziwie, żywe, żyjące serce Jezusa. I cuda eucharystyczne nam to potwierdzają. My w to wierzymy, ale wielu ludzi ma wątpliwości. I teraz jak przekonać się do tego, że rzeczywiście Jezus Chrystus jest obecny w Eucharystii? Otóż najprostszym takim, myślę, wskazaniem jest pójście do Eucharystii i karmienie się Jezusem codziennie. Zresztą wskazuje na to modlitwa pańska, prawda? Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. To opisuje święta Teresa z Avila, mówiąc, że dzisiaj oznacza czas trwania naszego życia. Natomiast powszedniość oznacza, że Chrystus daje się na każdy dzień. A więc tylko ci to zrozumieją, którzy ze względu na zakochanie się w Jezusie przychodzą do Niego codziennie. Bo to jest wołanie serca. Jezusa można poznać tylko wtedy, kiedy następuje wymiana w miłości. Aby iść do Jezusa codziennie, trzeba być w Nim zakochanym. Bo tak jak zakochani chcą ze sobą przebywać, dokładnie to samo dzieje się w relacji z Bogiem, który jest miłością. A więc Boga poznają tylko ci, którzy Go kochają. I tak jak profesor Chrostowski napisał, Eucharystię najlepiej rozumieją jednak nie ci, którzy o niej rozprawiają i dociekają, jak jest możliwa, lecz ci, którzy się nią karmią. Eucharystia bowiem jest pokarmem miłości, a do istoty miłości należy wzajemność. I to jest przepiękne słowo i sentencja, że rzeczywiście, aby zrozumieć,
trzeba się nią karmić. Żeby zrozumieć miłość, trzeba kochać. Nie można o tym opowiadać, jak to jest, gdy się zakochuje, ale po prostu doświadczyć tej miłości. I wtedy się wszystko zmienia. I tu Pan Jezus nam daje środek. Tutaj Pan Jezus nam wskazuje drogę do tej miłości, aby doświadczyć tej miłości. I jest nią Eucharystia. Ktoś może powiedzieć, no przecież można Boga kontemplować nad jeziorem, w lesie, w górach. To prawda. Tam można się modlić i są doskonałe warunki, żeby zobaczyć, jak Bóg nas kocha i jak obdarzył nas pięknem przyrody. Niemniej jednak Jezus Chrystus przychodzi w Eucharystii i teraz ci Go zrozumią, którzy się Nim karmią. Ci, którzy doświadczają Jego samego, Jego miłości. I wtedy płynie wzajemna miłość. Słuchacze tego, co mówił Jezus, czyli ci, którzy byli obecni w Kafarnaum w synagodze, a więc i Żydzi, i apostołowie, słyszeli dokładnie ten sam przekaz. Żydzi odrzucili, prawda? No jakże on może dać nam swoje ciało za pokarm? Ale jednak apostołowie to przyjęli, chociaż nie rozumieli. Bo musimy też przyjąć to, że oni też do końca nie rozumieli. Zresztą Jezus troszeczkę tak im wyrzucał, czyli wy chcecie odejść, prawda? Później im to powiedział. Ale apostołowie wiedzieli, ze względu na to, że przebywali z Jezusem więcej, że Jego słowa mają dużo głębsze znaczenie. Że to nie jest tylko jakiś sposób dyskursu o charakterze intelektualnym. Gdy Jezus mówił, to ma w sobie nie tylko głębsze znaczenie, ale również moc Boża potwierdza to, co Jezus mówi. Dlatego zachowali te słowa i próbowali nimi żyć, a później po zesłaniu Ducha Świętego one stały się czymś zupełnie nowym, nadprzyrodzonym. Dlaczego? Bo moc Boża również przez nich działała, w nich się objawiała. Zresztą święci wielokrotnie podkreślali właśnie, że Eucharystia to jest rzeczywista, prawdziwa obecność Jezusa. Tak jak wyjaśniał to właśnie święty Cyprian, że to słowo powszedni oznacza nadzwyczajny. Myśmy to inaczej przetłumaczyli w chleba języku naszego powszedniego, prawda? Przetłumaczyliśmy to inaczej. Natomiast oryginalne słowo greckie, które zostało tam użyte, ma również znaczenie nadzwyczajny chleb. I dlatego stąd święci wysuwają tezę, że to jest odniesienie do Eucharystii. Trwa przez wieki, przez 2000, ponad 2000 lat. I dlatego my musimy teraz wziąć na siebie tę próbę doświadczenia przemiany, którą chce Eucharystia w nas wywołać. Zresztą do tego nawiązuje również święty Paweł. Mówi, że musimy zacząć żyć na nowo, rozpoznać, jaka jest wola Boża, prawda? Odnawiać się w duchu, bo Chrystus chce nas przemienić, ale bez udziału naszej woli sam tego nie zrobi. Tutaj musi być współpraca i ona oparta jest właśnie na relacji miłości. I to mamy zawarte w słowach modlitwy Ojcze Nasz. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Modlimy się o ten pokarm duchowy, którym jest sam Pan Bóg. Sam Pan Jezus daje nam swoje ciało, ciało, które daje nam miłość i teraz codziennie nam daje. Z tego pokarmu możemy czerpać każdego dnia, aby czerpać tą Bożą miłość każdego dnia i żyć według tego, co nam Pan Bóg daje, żyć mocą tego pokarmu. I tutaj potrzeba świadomości, że ja mam pokarm i ten pokarm mi wystarczy na cały tydzień, a ja mam z niego czerpać. Jeżeli jest taka możliwość, mogę przychodzić i czerpać w sposób fizyczny, przyjmować ciało Chrystusa codziennie. Nie każdy ma tę możliwość, ale każdy ma możliwość, aby karmić się ciałem Chrystusa i żyć nim każdego dnia. I to jest nasze zadanie i to jest to, co otrzymaliśmy. To jest pokarm właśnie z nieba, który mamy, a trzeba nam świadomie karmić się tym słowem, które daje nam życie, które daje nam miłość. Przymnaża nam tej miłości, której nam potrzeba na każdy dzień, do każdej sytuacji, do każdej rozmowy, do każdej decyzji. Potrzeba nam miłości Bożej, którą czerpiemy z tego świętego, nadzwyczajnego pokarmu. Ja myślę, że jeszcze raz musimy powtórzyć te słowa Jezusa, prawda, że zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Moje ciało jest prawdziwym pokarmem,
a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Zwróćmy uwagę, że te słowa mówią, Eucharystia jest gwarantem życia wiecznego, zbawienia, życie Jego pokarmem, czyli życie samym Chrystusem. Umożliwia nam udział w życiu Boga i jednocześnie nieśmiertelność jest istotowo związana z miłością, czyli Eucharystia jest gwarantem życia wiecznego w miłości, bo Bóg to miłość. Jeżeli mam możliwość karmienia się miłością Bożą, która mi daje miłość na życie wieczne, jakże bardzo pragnę tego pokarmu. I święty Paweł tutaj każdego napomina, nie bądźcie niemądrzy. Zwróćcie uwagę na te słowa, prawda? To są pierwsze słowa z jego listu. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. Napełniajcie się duchem, przemawiając do siebie wzajemnie psalmami i hymnami i pieśniami pełnymi ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. To są warunki. Nie bądźmy nierozsądni, nie myślmy, że sami wiemy lepiej. To jest tajemnica. Ale jednocześnie, jeżeli zaczniemy karmić się Eucharystią, to tajemnica zacznie w nas dokonywać takich zmian, że sami w sobie zauważymy, jaki jest efekt jej działania. I tutaj święty Paweł wzywa nas do życia pełnego ducha, ale jednocześnie to serce musi być pełne uwielbienia, otwarte na Boga, chwalące Pana Boga. A więc musimy żyć w posłuszeństwie temu, co Bóg mówi i jednocześnie pełni duchem skierować serce ku Niemu, ufając, że Jego działanie w nas dokona takiej zmiany, dokona takiego efektu, że już nie będziemy mieć wątpliwości, ale sami będziemy świadkami tego, jak Bóg sam w nas działa. No i to jest piękna droga do świętości, która jest pragnieniem dla nas samych, a także dla naszych bliskich, dla naszych przyjaciół. I teraz nasuwa się pytanie, gdy patrzymy dookoła nas, że no nie ma tego pragnienia, nie ma tego życia wśród naszych bliskich i teraz co robić? I tutaj nasuwa mi się patron z tego tygodnia, święty Maksymilian Kolbe, który doświadczył tego samego. Gdy widział wokoło ludzi, którzy niemalże walczą z Kościołem, myślę tutaj o masonerii, którą widział w Rzymie, co zdecydował? Robić wszystko, aby dotrzeć do ludzi i im o tym powiedzieć, jak Pan Bóg ich kocha. Więc został profesorem na uniwersytecie, a gdy ze względu na stan zdrowia nie mógł tego robić, zaczął publikacje, zaczął docierać poprzez różne periodyki, różne listy, gazety, aby ludzie o tym słyszeli. I tak się działo, i działy się cuda. Największym współpracownikiem, największą osobą, która wspomagała świętego Maksymiliana w tym dążeniu do poznania Boga, była sama Matka Najświętsza, której zawierzył całe swoje dzieło, aby dotrzeć do ludzi z wiarą przez niepokalaną. Jego pragnienie było, aby ofiarować wszystko, ofiarować swoje życie, aby inni mogli zdobyć niebo. To jest święty Maksymilian, który zostawił nam ten piękny przykład swojego życia, a jednocześnie jest to wezwanie, że jest to możliwe. I gdy tak patrzymy na historię jego życia, gdzie założył niepokalanów, miasto Maryi, gdzie zgłosiło się 800 kleryków, 800 zakonników, którzy chcieli żyć tym przekazem świętego Franciszka, a zarazem naśladowali świętego Maksymiliana w tym dążeniu do świętości przez niepokalaną. Jeżeli rzeczywiście zaczniemy żyć Eucharystią, Eucharystia oznacza dziękczynienie, a więc nasze życie będzie przepełnione radością, miłością i właśnie dziękczynieniem Panu Bogu i zauważymy, że nasze życie zaczyna mieć zupełnie nowy kierunek, zaczyna mieć zupełnie nowy sens. I jednocześnie zauważymy, że rozrasta się w nas miłość, radość i pokój. Te owoce Ducha Świętego, o właśnie o które chodzi w tym życiu Bogiem. Piękne takie powiedzenie jest w języku angielskim, count your blessings, czyli policz, jak Pan Bóg ci błogosławi. Policz, ile ci Pan Bóg błogosławi każdego dnia. I rzeczywiście, gdy tak popatrzymy na nasz dzień, jeden dzień,
ile dobrych rzeczy wydarzyło się w ciągu tego dnia. Jest za co Bogu dziękować, ale trzeba tej chwili, aby właśnie zastanowić się, jak Pan Bóg mnie kocha, jak Pan Bóg mnie błogosławi. I teraz z tą świadomością jest dużo łatwiej żyć, gdy widzę Pana Boga, który jest ze mną, który mi daje aniołów, który mi daje świętych. Jest ze mną święta rodzina, którzy są ze mną i prowadzą mnie do Pana Boga, do tej uczty niebieskiej. Tak więc podsumowując, jeszcze raz powtórzmy, Eucharystia jest przepustką do nieba. Dziękujemy serdecznie za ten wspólnie spędzony czas, za te słowa, które Pan Bóg do nas kieruje i życzymy wszystkim błogosławionego tygodnia. Szczęść Boże!